Trzeci dzień: trzy typy wykresów, czas start. Jeśli jesteś już po dniu pierwszym i dniu drugim, zapraszam Ciebie na dzień trzeci, gdzie będzie szybkie omówienie zadań, które pojawiły się poprzednio. Jeśli masz je zrobione poprawnie i doskonale radzisz sobie z wykresami, śmiało możesz liczyć inne zadania. A to będzie odcinek dla tych, którzy jeszcze sobie nie do końca radzą z tym zagadnieniem i nie wiedzą, skąd ci wzięły te odpowiedzi. Patrzymy na zadanie, już tutaj pominę sobie czytanie polecenia, żeby trochę przyspieszyć i patrzymy od razu na to, o co nas pytają. Pytają, czy zima jest ulubioną porą roku? dla mniej niż 24%. Patrzymy, gdzie na naszym wykresie pojawiła się zima. Mamy zimę, którą wskazało 7 ankietowanych i trzeba policzyć, ilu było tych ankietowanych, ponieważ w poleceniu nam tego nie napisali. To patrzymy. Na jesień mamy czwórkę, tutaj zima wspomniana siódemka, dla wiosny mamy piątkę, i dla lata największa ilość, czyli 12. Dodajemy sobie ilość wszystkich odpowiedzi, która będzie jednocześnie ilością wszystkich ankietowanych. Dla ułatwienia można zastosować taką metodę parowania podczas dodawania, i robi się wynik tak naprawdę samodzielnie. Przy mniejszym ryzyku omyłki. Mamy 28 ankietowanych wszystkich, czyli nasze 100%. 28 to 100%. A pytają się, czy 24%, a dokładniej mniej niż 24, to będzie nasza siódemka. Sposób pierwszy, który był pokazany w poprzednim odcinku, polega na tym, że sobie coś doliczamy. I tutaj widzimy, że aby zrobić z dwudziestki ósemki siódemkę trzeba podzielić przez 4. Aby ze 100 zrobić wynik też trzeba podzielić przez tyle samo, czyli przez czwórkę. I tym samym otrzymamy wynik dokładnie, nie mniej, nie więcej 25%. A oni się pytali... Czy zima jest ulubioną porą roku dla mniej niż 24%, czyli czy nasze 25% to jest mniej niż 24%? To jest oczywiście fałsz. Idziemy dalej. Mamy lato i ułamek. To my też sobie tworzymy ułamek. Lato wskazało 12 ankietowanych z 20%. 8. Skracamy sobie ten ułamek, możemy podzielić przez 2, bo wszystkie parzyste możemy zawsze podzielić przez 2 i mamy wtedy 6 czternastych. Nadal możemy sobie podzielić ten ułamek, czyli skrócić przez 2 i mamy 3 siódme. Tego wyniku już nie można skrócić, ale za to się dowiedzieliśmy, że. Ułamek podany tutaj w zadaniu jest ułamkiem poprawnym. On również nam wyszedł. I w ten sposób mamy jeden punkt za podanie dwóch poprawnych odpowiedzi. Kolejne zadanie. Tutaj również mamy wykres, tym razem kołowy, i teraz mamy z polecenia jedną ważną informację, gdzie Czworo wśród ankietowanych zaznaczyło odpowiedź, żadne z wymienionych. Szukamy sobie takiej odpowiedzi i wiemy, że żadne z wymienionych to jest tyle samo co cztery osoby. I pytanie jest takie, numer jeden. Czy w ankiecie wzięło udział 80 uczniów? Wiemy już, że 5% to jest tyle samo co czterech uczniów. I możemy skorzystać albo z tej metody motylkowej. Jeśli nie wiecie, o czym mówię, cofnijcie się do dnia drugiego, albo możemy sobie wykonać mnożenie. Czyli zastanawiam się, ile muszę razy piątkę pomnożyć, żeby w wyniku dostać 100%. Jest to dosyć przyjemne, pamięciowe liczenie, i to samo musimy zrobić po drugiej stronie. Taki, taka metoda trochę nam przyspiesza całe obliczenia i musimy zrobić 4 razy 20. Daje nam to wynik 80. 80 to jest 100%, czyli całkowita liczba wszystkich uczniów biorących udział w tej ankiecie. A to oznacza, że w pierwszym zaznaczamy sobie prawdę. Idziemy do drugiego zdania. Filmy Fantazy wybrało o 20 uczniów więcej niż filmy przyrodnicze. O 20 więcej. W takim razie patrzymy na filmy fantazy. Mamy 40%. I sprawdzamy sobie. 40%. Jak to zrobić? Ponownie możemy skorzystać z tego co było na początku. 5% to czterech uczniów. Co zrobić? Aby z 40 zrobiło się 5, trzeba podzielić przez 8. Idziemy w drugą stronę. Z czwórki będziemy robić wynik większy, bo czwórka to było 5%. My chcemy 40, czyli będziemy mnożyć razy 8 i otrzymamy 32 uczniów. Ale to jest pierwsza część tego zdania. Druga dotyczyła filmów przyrodniczych i wiemy, że 15% potrzebujemy a możemy to obliczyć z tych naszych pięciu ponownie 15% mamy, chcemy mieć 5, dzielimy sobie na 3, a w drugą stronę mnożymy razy 3 i mamy 12 i pytanie było takie czy filmy fantazy mają wynik o 20 większy niż te filmy przyrodnicze? I wychodzi równe 20. Kolejny raz wyszła nam prawda. Przed nami kolejny typ wykresu. Wykres powiązany bezpośrednio, można powiedzieć, trochę z fizyką. Ponieważ jest to też czas widoczny, mamy tutaj też objętość, więc taki matematyczno-fizyczny, nawet dodałabym matematyczno-fizyczno-chemiczny wykres, i mamy w zbiorniku 2000 litrów wody. Jest to dość istotna informacja na sam początek. I mamy informację, że wykres przedstawia zmianę objętości wody w czasie wypompowywania jej z tego zbiornika. Takie dosyć zadanie do, do wyobrażenia sobie. Na osi pionowej przedstawiono objętość, to wszystko widzimy na poziomej czas. I mamy dwa zadania przewidziane do tego wykresu. Jedno jest zgadywankom ABCD, drugie, prawda, fałsz. To już trudniej, bo trzeba mieć dwie dobre odpowiedzi, aby zdobyć ten jeden upragniony punkt. Patrzymy na siódme i pytamy się po jakim czasie e, od rozpoczęcia wypompowywania zbiornika zostało w nim 1500 litrów wody. To sprawdzamy. Na samym początku były te 2000. Tutaj mamy 1500 i widzimy, że w tym miejscu Odnajdziemy się dokładnie, kiedy będzie 1500 litrów. I pytanie, po ilu godzinach? Widzimy pierwszą godzinę, drugą, tu jesteśmy w połowie między drugą a trzecią godziną, a to oznacza, że poprawna odpowiedź to C. Wystarczyło to dokładnie zczytać z naszego wykresu. I już zadanie gotowe, tak naprawdę kilka sekund, i mamy jeden bardzo szybko zdobyty punkt. W zadaniu ósmym trzeba będzie się trochę więcej namęczyć. I pytają: czy to prawda, czy to fałsz, że przerwa w wypompowywaniu wody trwała 3 godziny? To zaznaczmy sobie na naszym wykresie. Przerwa to jest zawsze taki stały element wykresu i widzimy, że ona się tutaj zaczęła równo 3 godzinie wypompowywania. I zakończyła się ona tutaj w piątej godzinie od naszego rozpoczęcia wypompowywania. Między trójką a piątką niestety trzech godzin nie widzimy. Tu mamy jedną godzinę odstępu, tu mamy drugą. Sprawdziliśmy na wszystkie sposoby. No nie wychodzą trzy godziny, zaznaczamy fałsz. I ostatnie. Tutaj prosta do zdobycia drugiego punktu przez. Ostatnie trzy godziny wodę wypompowywano dwa razy szybciej niż przez pierwsze trzy godziny. To sprawdźmy sobie. Tutaj mamy informację, że tyle wody wypompowano przez pierwsze trzy godziny. To trzeba sobie określić, sprawdzić. Ile taka jedna podziałka będzie miała litrów? Sprawdzamy do 500, 100, 200, 300, 400, 500. Pasuje, czyli każda jedna podziałka będzie miała 100 litrów. A co za tym idzie? Mamy tutaj do policzenia ten odstęp i widzimy 100, 200, 300, 400, 500, 600. Wypompowano przez pierwsze. 3 godziny. Patrzymy tutaj, i do tego momentu schodzimy do 200 litrów, czyli nie wypompowaliśmy do końca, ale od tego 1400 do 200 zeszliśmy, a to oznacza, że udało nam się wypompować aż 1000. 200 litrów. Pytanie, czy jest to dwa razy więcej? Zdecydowanie tak. Mamy dwa, dwa zadania i dwa punkty, które dosyć szybko dało się odczytać z wykresu bez większego doliczania jakimiś skomplikowanymi działaniami, czy chociażby z użyciem procentów, które były w poprzednich zadaniach. Mm -hmm. Let's go